Cześć, 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 siemaneczko moi drodzy, witajcie, witajcie, witam was bardzo serdecznie. Na wstępie chciałbym pozdrowić Kubaczka 98 i Olszaka 505, którzy zrobili mi piękny baner, tak to nazwijmy, piękną grafikę. Być może będę ją używał w niektórych filmikach. Natomiast przejdźmy może do tego, po co się tutaj zebraliśmy wszyscy, czyli do openingu Ekranolam. Tak, moi drodzy, mogę kupić 10, więc kupuję bez chwili zastanowienia. No i co? I jedziemy! Sprawdźmy, cóż tu będzie, cóż tu będzie. Nic legendarnego. Jedziemy dalej. Jest legendarny, jest fajnie. Czas na śniwa, kotku. Kusza legendarna już wypadła. Tutaj nie. Walczmy dalej, walczmy dalej. Oczywiście jakiś wybór będzie pierwszy. Weźmy cokolwiek, bo to jest niebieskie. O, kolejna legendarna. Na razie 50 na 50, jeśli chodzi o legendarne itemki w ekranolamach. Tak, w ekranolamach. Czasami się myję i mówię elektrolamy, ale teraz się nie pomyliłem. Kolejny wybór, tym razem na fioletowym. Może bielik kusza, weźmy bielika. Co dalej, co dalej? Legendarnego nie było. Rozpoczynamy drugą piątkę. A tym samym jesteśmy już w połowie. Też cokolwiek, bo to jest niebieskie. O, kolejna legenda. 50% skuteczność na legendarnych jest zachowana póki co, o ile dobrze liczę. I spójrzmy, co będzie dalej. Tym razem standardowo, jak już bywało, raz legenda, raz nie. Zobaczmy, czy tutaj będzie legenda. Wypadałoby, żeby była. No bo później będą musiały być dwie pod rząd, jak nie będzie, prawda? Żeby zachować statystyki. Chyba nie będą chcieli mi popsuć moich statystyk fantastycznych. Piechur. No nie było, nie było. Także teraz dwa razy legendarne poproszę. Najchętniej jakiegoś bohatera, moja droga Lamo. Najchętniej bohatera. O, no bohater. Tego już mam. Nawet kilka razy już go wylosowałem. Ale ja też nie żałuję, że go dostałem. Legenda to legenda. Dużo doświadczenia dostanę za nią, jak ją zrecyklinguję albo wrzucę do transformacji. No i tyle, moi drodzy. No i tyle. Raz, jeden bohater. Później same bronie. Dwa. Trzy. I cztery. Czyli no 50% nie udało mi się zachować skuteczności, ale i tak nie było źle. Sporo legend. Pozostałe postacie też interesujące. Może jacyś fajni ocaleńcy? Tak jeszcze szybko rzucę okiem, ale nie. Fioletowy był tylko jeden, a nie, tu jest drugi. Ale obu na razie przynajmniej nie będę używać. Tu jest obrońca fioletowy. O tutaj. No dobra, moi drodzy, no to co? To dziękuję za kolejny opening. Dzięki wielkie, serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Życzę wam miłego dnia. Pa, pa.